Witam panie trenerze, proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No na pewno trudne spotkanie, spodziewaliśmy się trudnego meczu, bo no nie jesteśmy teraz w takiej komfortowej sytuacji, zagraliśmy trzeci mecz w tym tygodniu, gdzieś tam tych sił brakuje i też nie można było normalnie trenować. Dodatkowo swoje tam problemy zdrowotne jakoś staramy się łatać. Dzisiaj no, od dawna pojawił się Bartek Neroj na boisku, też musieliśmy wracać już do Bartka, żeby czuł ten klimat meczu i tą atmosferę meczową, żebyśmy mieli wszystkich do dyspozycji. Dlatego też no, nie grało nam się dzisiaj łatwo bez tego treningu na co dzień i z trzecim meczem w tygodniu, ale też ekipa Stużborka coraz lepiej sobie radzi w lidze, wygrała swoje kilka ostatnich spotkań, naprawdę są groźnym rywalem. Cieszymy się, że udało nam się obronić te 3 punkty. Widać właśnie, że tutaj wychodzi zmęczenie, tak? Ten cykl meczowy dał się we znaki. Czy to mogło być jakąś przyczyną, która spowodowała, że przegraliśmy tego drugiego seta? No tak, ale myślę, że to przede wszystkim nasza gra też tutaj zadecydowała troszeczkę. Od początku tego meczu nie mogliśmy znaleźć rytmu i też takie nastawienie no, na ekipę z Kluczborka. Troszeczkę po tym pierwszym secie chyba przestaliśmy tak agresywnie grać. I oni to wykorzystali. No, cieszymy się, że ta gra wróciła i naprawdę no, bardzo ciężko, ale te 3 punkty zostają. W dzisiejszym meczu na pozycji libero pojawił się Kamil Gutkowski. Czy możemy dowiedzieć się, czym była spowodowana ta zmiana i jak długo ona będzie trwała, o ile to jest zmiana? Pytanie, czy to jest zmiana tymczasowa, czy jakaś na dalszą metę? No tak, tak jak tutaj już pojawił się komunikat z rządu, została rozwiązana umowa z Tomkiem Bonisławskim. No Tomkowi życzymy wszystkiego najlepszego, natomiast on się borykał ze swoimi problemami ze zdrowotnymi i tutaj będziemy uzupełniać tą pozycję. Dodatkowo Kamil też złapał niewielką kontuzję, która wykluczyła go z normalnego trenowania na pozycji przyjmującego, stąd też przesunięcie Kamila na pozycję libero. I tutaj no, z jednej strony nie było Tomka, a z drugiej strony też Kamil nie do końca był gotowy zagrać jeszcze na przyjęciu, więc stąd ta zmiana. Myślę, że rozmowy z potencjalnymi kandydatami na libero już są finalne i niedługo jakieś tam informacje będą, mam nadzieję, że bardzo pozytywne.